Cześć, witajcie w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu na kolejnej edycji Festiwalu Naukowego Explory. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała nieco nasze plany i nie możecie być z nami tutaj dzisiaj na żywo, ale mimo wszystko zachęcamy Was do śledzenia Festiwalu Naukowego Explory w formie online. Gwarantujemy, że będzie równie ciekawy, równie interesująco i zapraszamy do wspólnej zabawy, do odkrywania świata nauki. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marzena Nowakowska. Jestem nauczycielem akademickim na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Jednocześnie jestem przewodniczącą Rady Programowej kierunku Inżynieria Danych, który proponujemy absolwentom szkół średnich, żeby przyszli do nas na studia właśnie na ten kierunek. Zajmuję się zawodowo dokładnie inżynierią danych, to znaczy zarządzaniem danymi, analityką danych oraz programowaniem. Na dzisiejszym wykładzie chciałabym Państwu powiedzieć, czym ta inżynieria danych jest. Wykład będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część dotyczy omówienia najważniejszych zagadnień związanych z inżynierią danych, a druga część wykładu będzie poświęcona profilowi studiów, który oferujemy na naszym wydziale i będę mówić o tym, jakie najważniejsze obszary kształcenia oferujemy dla studentów. Po pierwsze, co to takiego jest ta inżynieria danych? No to jest obszar aktywności zawodowej człowieka, który jest związany z działaniami na danych w różnych obszarach. To znaczy, dotyczy to danych o różnym stopniu ustrukturalnienia, danych surowych, danych przetworzonych i związane jest z pobieraniem danych z różnych źródeł, ich składowaniem lub organizowaniem dostępu do tych danych, z diagnozowaniem ich jakości i procesami czyszczenia, z konsolidacją, z przetwarzaniem danych w celu przygotowania do dalszych analiz, samym przygotowaniem do analiz oraz eksploracją danych oraz modelowaniem zjawisk opisanych przez te dane. Są to więc zadania inżynierskie, które można objąć pojęciem informatyki stosowanej. Ale tak jak każda nowo powstała i dopiero rozwijająca się dyscyplina zawodowa czy specjalizacja zawodowa, ona, ta inżynieria danych, jeszcze się w dalszym ciągu definiuje i obejmuje różne aspekty aktywności zawodowej pracy informatyka. Zacznijmy może od definicji danych. Co to takiego jest? Otóż jest to fakt lub coś, co się uważa za fakt lub mówi, że są faktami, wynikającymi z obserwacji zjawisk. Mogą być przetwarzane umysłowo lub komputerowo. Mogą wystąpić w postaci znaków, mowy, wykresów i sygnałów. Jest to definicja, która jest podana w znaczącej księdze takiej grubej, opracowywanej pod redakcją Sir Ralstona, Encyclopedia of Computer Science. Więc dane mogą dostarczyć informacji różnych. Te same dane mogą dostarczyć różnych informacji. Różne informacje mogą dostarczyć tych samych danych. Są również dane, które nie dostarczają żadnej informacji, ponieważ nie są osadzone w żadnym kontekście, a więc my nie wiemy, co one reprezentują. Zadaniem inżyniera danych jest właśnie wyekstrahowanie tego kontekstu i omówienie, opisanie znaczenia tych danych. Pojawiło się pojęcie data science, czyli nauka o danych, które polega na tym, że wydobywa się dane i automatycznie je przetwarza i analizuje. Ostatnio bardzo duże zbiory danych, które noszą pojęcia big data. Za twórcę tej nowoczesnej obecnie metody wydobywania wiedzy z danych uważa się Sir Francisa Bacona, który żył w latach 1561-1626 i jest uważany za prekursora tej nowoczesnej metody naukowej, w której wnioski i ogólnienia formułuje się na podstawie zaobserwowanych i zebranych danych. Był rzecznikiem badań eksperymentalnych i wnioskowania indukcyjnego. Przypisuje mu się taką sentencję scientia potentia est, to znaczy nauka, wiedza jest potęgą. Oczywiście ta wiedza była kształtowana na przestrzeni dziejów w oparciu o różne obszary. Ostatnio w oparciu właśnie o dane. Dane
przyrastają lawinowo obecnie. To znaczy, można powiedzieć, przyrastają eksponencjalnie, wykładniczy, a więc w krótkim czasie następuje gwałtowny wzrost tych danych. No i one wszystkie są zapisywane na urządzeniach pamięci elektronicznych. Ponieważ przyrastają cyfrowo i są zapisywane, więc powstaje problem ich sposobu zapisu i organizacji w tych jednostkach pamięci, w tych nośnikach pamięci. A więc to wszystko, co jest związane z czym, co się nazywa strukturą danych. Jest to sposób uporządkowania danych na tych nośnikach pamięci. I ten sposób uporządkowania decyduje o tym, czy dane mają charakter strukturalny, semistrukturalny czy niestrukturalny. Najłatwiej zarządzać jest danymi, które mają charakter strukturalny. Co to znaczy? To znaczy, że dane są uporządkowane na nośniku pamięci w sposób taki jednorodny, jednolity. Postaci, można powiedzieć, odzwierciedlają postać tabeli, która ma wiersze i kolumny. No i takie dane są przetwarzane przez systemy zarządzania bazami danych różnego rodzaju, takie jak na przykład Oracle, MS Access, MySQL i tak dalej. Mogą być tworzone systemy OLAP-owe, OLTP-owe, hurtownie danych. Mogą to być również jednorodne dane tekstowe separowane specjalnymi znakami. Drugi rodzaj sposobu uporządkowania danych to są dane semistrukturalne. To są dane, które są samoopisujące się, to znaczy struktura tych danych jest zawarta wewnątrz ich treści. Takie dane to najczęściej są pliki tekstowe i służą pliki tekstowe w formacie, tak jak Państwo tutaj macie napisane, XML lub JSON i służą do wymiany dokumentacji między różnymi heterogenicznymi systemami. Mogą to być również dane, które służą do zapisów bibliograficznych, bibliotecznych i one mają formaty BibTeX czy BibU. I ostatni rodzaj danych to są dane niestrukturalne. No, tych jest najwięcej i one właściwie zazwyczaj przynoszą najwięcej kłopotów inżynierowi danych, bo to są wszystkie dane, które nie mają ani charakteru strukturalnego, ani semistrukturalnego i nie mają w ogóle regularnego sposobu uporządkowania. Do takich danych możemy zaliczać wszelkiego rodzaju dane tekstowe, które nie mają struktury, czyli nie są przedstawione w postaci separowanych jednorodnie wyrazów na przykład. Drugie to mogą być efekty powstałe w procesorach lub edytorach tekstu. No, najbardziej popularnym edytorem tekstu jest Word, więc plik, który powstaje w Wordzie, to tworzy właśnie taki zbiór danych niestrukturalnych. Mogą to być pliki multimedialne, mogą być to być strony www, usługi online, czy teksty przesyłane przez pocztę internetową. Takich danych jest mnóstwo. No i oczywiście powstaje problem ich przetworzenia. Tym właśnie się będzie zajmować inżynier danych. Współczesne źródła danych cyfrowych powstają w różnych miejscach. Mogą powstać w organizacjach różnego rodzaju i najczęściej to jest tak, że wszelkie działania zawodowe człowieka w takiej organizacji związane są z tym, że one są w jakiś sposób rejestrowane na nośnikach elektronicznych. Wszystkie takie działania służbowe muszą znaleźć odzwierciedlenie w tych nośnikach elektronicznych, a więc tutaj te dane przyrastają lawinowo, ale również są dane, które są tworzone automatycznie lub nieautomatycznie, ale są automatycznie rejestrowane. No i takie dane powstają, na przykład w mediach społecznościowych. Wszystko, co się tam pojawi, już nie znika, bo to zostaje zapisane. Na urządzeniach mobilnych, czyli wszystkie nasze rozmowy, wszystkie SMS-y są rejestrowane. Nawet jeżeli się mówi, że nie są, no to tak nie do końca to musi być. W każdym razie informacja o przepływie i transmisji tych danych jest przechowywana. Mogą to być dane generowane przez różne czujniki, które na przykład obsługują teraz gwałtownie rozwijającą się technologię internetu rzeczy. Mogą być biblioteczne zasoby cyfrowe, multimedia, no mnóstwo tego jest. No i oczywiście te dane tworzą coś, co się nazywa big data. Cóż to takiego jest? To big data, czyli duże zbiory danych, duże zasoby danych, dane masywne. Różne są określenia na to. Więc to są takie zbiory danych, które jednocześnie charakteryzują się kilkoma cechami. Tutaj, proszę Państwa, są zaprezentowane te cechy. Obecnie występuje model, który nazywa się 7V, czyli
Takie dane charakteryzują się dużą objętością wyrażoną w egzabajtach, zetabajtach lub jotabajtach i przechowywane są na macierzach dyskowych. Druga cecha to jest variety, różnorodność. Związane są z tym, o czym już mówiłam wcześniej. To znaczy, że mogą pochodzić z różnych źródeł, mogą być zapisywane w różnych formatach i mogą być prezentowane, różnego typu to mogą być dane. Następna cecha to jest velocity, czyli szybkość, która opisuje czas dostępu i przetwarzania. Te pierwsze trzy cechy na początku powstania pojęcia Big Data charakteryzowały ten model. One zostały sformułowane w roku 2001. Potem stopniowo się to wszystko rozwijało i były dokładane następne V. No więc mamy jeszcze variability, czyli zmienność, określa nieregularność tych danych w czasie, nieregularność ich dopływu w czasie. Veracity, czyli wiarygodność, która informuje o tym, na ile te dane są wiarygodne i są rzetelnym odzwierciedleniem fragmentu rzeczywistości. Visualization, na ile dane mogą być zaprezentowane w sposób graficzny, ponieważ prezentacja graficzna jest lepiej zrozumiała przez odbiorcę. I ostatnia cecha w tym modelu 7W to jest wartość, czyli określa, na ile te dane są cenne z różnego punktu widzenia. Czyli na przykład mogą dostarczać unikalnej wiedzy naukowej, mogą stanowić pewną korzyść biznesową, mogą przyczynić się do optymalizacji działalności itd. Na razie kończy się na tym 7V, ale już szykuje się do następnego V, czyli za chwilę będzie model 8V, a na ilu V się skończy, to nie wiadomo. Chyba że ludzie już będą mieli przesyt tego V i będzie jak gdyby redefinicja tego modelu. No i teraz, mając te dane, musimy przystąpić do omówienia, czym konkretnie, w których konkretnych miejscach ingeruje wiedza i umiejętności takiego inżyniera danych. Wiemy już, czym są dane. No to teraz chciałam powiedzieć, że dane mogą mieć charakter różny. Mogą to być dane tak zwane oportunistyczne, które pojawiają się niezależnie od człowieka, to znaczy niespecjalnie na skutek tego, że człowiek działa, bo chce mieć dane. Tylko one pojawiają się na skutek działania człowieka, ale są generowane jak gdyby niezależnie od niego. Takie dane powstały na przykład w supermarketach przy rejestracji zakupów w kasach. Takie dane powstają na przykład na drogach, jeżeli mamy do czynienia ze zdarzeniami drogowymi, wypadkami. Przecież człowiek nie chce uczestniczyć w wypadku drogowym, ale te wypadki się zdarzają, więc generowane są takie dane zbierane przez funkcjonariuszy policji. Takie dane mogą być również generowane przez siły natury. I takie dane, które powstają niejako przy okazji różnych zjawisk, nazywamy danymi oportunistycznymi. Drugi rodzaj danych to są dane eksperymentalne, które powstają na drodze zaplanowanych, dedykowanych eksperymentów, po to, żeby te dane zebrać, a potem robić badania naukowe. No to mogą być, proszę Państwa, badania kliniczne, badania medyczne, badania fizyczne. Takich badań może być bardzo dużo. No i rolą inżyniera danych tutaj w tym zakresie jest akwizycja tych danych, czyli ich zebranie. Jeżeli pochodzą z różnych źródeł, to ich skonsolidowanie, przetworzenie i przekazanie do następnego etapu, czyli wygenerowanie z nich informacji. Po akwizycji danych następuje proces ich przetwarzania, aby przygotować je do tego, aby utworzyły informacje. Informacja to jest właściwość, cecha pewnych obiektów, elementów oraz relacji między elementami różnych zbiorów, których istotą jest zmniejszenie niepewności, nieokreśloności, czyli redukcja entropii. No, jeżeli już mamy tę informację przygotowaną w procesie przygotowania, przetwarzania danych, to następnym etapem jest uzyskanie z tych danych, z tej informacji wiedzy. Wiedza to jest świadomość, rozumienie, pojmowanie czegoś lub kogoś, zgodnie z definicją słownikową. No i taką wiedzę można uzyskać z wielu źródeł i na wiele różnych sposobów. Na przykład można ją uzyskać w drodze percepcji albo rozumowania, w drodze obserwacji, w drodze dociekań naukowych poprzez edukację lub praktykę. W zakresie inżynierii danych i przetwarzania danych uzyskuje się ją w drodze modelowania, czyli budowania tworów abstrakcyjnych, modeli, do badań naukowych
i dociekań, no, można powiedzieć, takich dogłębnych w celu wydobywania no, tej właśnie wiedzy. I we wszystkich tych elementach, jak tutaj Państwo widzicie, ingeruje wiedza i kompetencje inżyniera danych. To ten ludzik właśnie, na kolorowo, w zależności od tego, który to jest etap przetwarzania danych. Ostatnim elementem tego diagramu to jest mądrość. Mądrość, która jest zgodnie ze słownikiem definiowana jako umiejętność wykorzystania wiedzy w celu zrozumienia funkcjonowania świata i ludzi i działania z uwzględnieniem dobra własnego i ogólnego. Jest to jednak cecha rzadko osiągalna. To znaczy, są ludzie, którzy mają wiedzę, ale niekoniecznie muszą być mądrzy. Czasami bywa również tak, że są ludzie mądrzy, którzy nie muszą mieć dogłębnej wiedzy. Mówi się wtedy, że osoba ma tak zwaną mądrość życiową. Także jest to cecha, która jest z pogranicza takiej informatyki stosowanej i z pogranicza filozofii, tak to można powiedzieć. Dlatego została narysowana w postaci chmurki. Okej. No więc cały ten proces, który był omawiany na poprzednim slajdzie, od danych surowych, które mamy poprzez osiągnięcie wiedzy, można ująć jednym pojęciem, które nazywa się techniki miningowe, albo techniki drążenia danych, albo wydobywanie wiedzy z danych. I tutaj wyodrębniamy jak gdyby dwa obszary działalności. Jeden obszar działalności związany jest z danymi, stricte, czyli tworzeniem baz danych, tworzeniem hurtowni marketów danych oraz tworzeniem innych repozytoriów. I tutaj działają procesy, które nazywają się procesami ETL. O tych będę mówić za chwilę. Mając przygotowane już dane, przekształcamy je właśnie w celu wydobycia wiedzy. I do tego celu stosuje się różne techniki naukowe, takie jak statystyka, która znana jest właściwie już od końca XVIII wieku, ale dostarczamy też narzędzi z zakresu rozpoznawania wzorców, neuroobliczenia, do których zaliczają się sztuczne sieci neuronowe, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, czyli tworzenie tworów, które przejawiają działanie inteligentne. Analiza dyskryminacyjna. Wszystko to jest nałożone przez czapkę, którą możemy powiedzieć wizualizacja danych. I te wszystkie dyscypliny, te wszystkie techniki miningowe, one się nawzajem przenikają. I tak naprawdę bardzo trudno jest określić, która metoda badawcza z zakresu technik miningowych klasyfikuje się do którego z tych obszarów, ponieważ one mają te granice są bardzo rozmyte. Tak jak powiedziałam, elementem wstępnym jest proces ETL, czyli proces przygotowania tych danych. Ten proces ETL polega na tym, że dane zbiera się z różnych źródeł i przygotowuje do analiz. Opisane jest to przez trzy elementy. Pierwszy element to jest E, czyli ekstrakcja danych, pobierane z różnych źródeł. Mogą to być dane strukturalne, semistrukturalne lub niestrukturalne. Następnie te dane się przekształca i konsoliduje. Na czym polega takie przekształcenie? No, polega na tym, że my na przykład możemy pobierać tylko wybrane cechy charakteryzujące dany zbiór danych. Takimi cechami mogą być na przykład imię i nazwisko. Jak mamy listę studentów i prowadzący wykład chce uzyskać informacje o studentach uczestniczących w wykładzie, to nie będzie potrzebował na karteczce daty urodzenia, miejsca zamieszkania, imiona rodziców, tylko będzie potrzebował imię i nazwiska, więc wybiera określone cechy. Drugą charakterystycznym działaniem obejmującym transformację danych, to jest wybór obserwacji, czyli rekordów do analiz. Nie wszystkie dane my chcemy analizować, tylko dane pod określonym kątem. Na przykład w instytucji gospodarczej, w przedsiębiorstwie będą nas interesowali tylko pracownicy zatrudnieni w sferze produkcyjnej, a nie na przykład administracyjnej. Następnym etapem transformacji danych to może być, proszę Państwa, mapowanie danych tekstowych do danych numerycznych, na przykład przekształcanie informacji o płci mężczyzna-kobieta do danych numerycznych, zero-jedynkowych, 0-1 na przykład. Innym elementem jest proces czyszczenia, czyli deduplikacja, a więc usuwanie powtarzających się informacji lub na przykład ujednolicenie danych tekstowych. Przykładowo, jeżeli mamy informację o pojeździe osobowym, Mercedesie, to on może być zapisany w różnych postaciach. Może być tak, M-Benz, Merc lub Mercedes. No więc normalnie w systemach informatycznych to by były trzy różne wartości, a ich mapowanie polega na tym, że wszystkie takie różne postacie będą prezentowane tylko przez jedną nazwę.
Następnym elementem przetwarzania to jest agregacja wartości, czyli dążenie do zmniejszenia rozproszenia danych. Przykład. Możemy utworzyć nową wartość, złamanie kończyny dolnej w miejsce złamanie uda, złamanie podudzia czy złamanie śrubstopia i tak dalej. I te wszystkie elementy związane są z transformacją danych. Następnym etapem to jest, jak już mamy przygotowane te dane transformowane, to je ładujemy do repozytorium docelowego. To repozytorium już dostarcza gotowych, przygotowanych danych do analiz, do raportowania i do data mining. Najczęściej są to hurtownie danych. No to hurtownie danych to jest pewna taka specyficzna struktura umożliwiająca analizy. Ale to mogą być również proste, zwykłe pliki płaskie separowane znakami. Istnieje specjalistyczne oprogramowanie, które służy do realizacji procesów ETL. Macie Państwo tutaj wymienione. No to bardzo są popularne oprogramowania komercyjne, takie jak IBM WebSphere Data Stage czy SAS ETL Studio, ale również są i oprogramowania typu open source, które można sobie ściągnąć z internetu. Są to zadania bardzo trudne i ich czasochłonność i pracochłonność zależy od tym, ile tych danych jest, czyli jaka jest ich masa, jak ich jest dużo oraz jak są ustrukturyzowane. Ok, więc jak już mamy przygotowane te dane, no to one będą podlegały procesowi analizy, czyli drążeniu danych. Ten specyficzny folklor terminologiczny obejmuje pojęcia drążenie danych, czyli data mining, wydobywanie wiedzy z danych albo z baz danych, knowledge discovery in databases or in data, kopanie w danych, digging in data, eksploracja danych, data exploration. Inspiracją do tych określeń, właśnie drążenia danych, była gorączka złota w połowie wieku XIX, kiedy to Amerykanie ze wschodu ciągnęli tabunami na zachód do Kalifornii w celu wydobywania kruszcu. I ta nazwa mining wzięła się właśnie z tego drążenia, wydobywania, ale nie odnosi się to do wydobywania węgla, tak jak tutaj Państwo macie coal mining, tylko do drążenia w zasobach złotorośnych w celu wydobywania złota, czyli tego złotego kruszcu. Przy czym rolę zasobów w przypadku tutaj informatycznych tworzą dane, natomiast tym cennym wydobywanym kruszcem jest wiedza. Powstało wiele programów komputerowych służących do miningu i nazwy tych programów właśnie pochodzą z tej gorączki złota i z tego miningowego nazewnictwa, ale również opierają się o pioseneczkę, która tutaj jest zacytowana, o My Darling Clementine, która była bardzo popularna i nawet jeden z produktów miningowych nazywa się Clementine. A więc jak widać jest to głęboko osadzone w rzeczach no, daleko odległych od zadań informatyki stosowanej. Zresztą takie oprogramowanie, które służy do przetwarzania danych i do wydobywania z nich wiedzy, jest nazwy tych danych zaczynają odchodzić może od tego miningu, ale też ich abstrakty są bardzo, bardzo odległe i ciężko na przykład wyobrazić sobie, dlaczego jeden z takich produktów nazywa się poganiacz słoni. Tak? A on ma związek z logami firmy, która początkowo produkowała oprogramowanie związane z obsługą Big Data, a potem zaczęła rozszerzać swoją działalność na Big Data Analytics. Najpopularniejszym oprogramowaniem typu Data Mining to jest oprogramowanie open source. No, zaletą tego oprogramowania niewątpliwie jest to, że nie trzeba za niego płacić, czyli można go sobie ściągnąć z internetu. Natomiast niewątpliwą wadą jest to, że nie ma takie oprogramowanie wsparcia ani metodologicznego, merytorycznego, ani technicznego. Niemniej jednak, niezależnie od tego, jakiego rodzaju będzie to oprogramowanie, no trzeba mieć tę wiedzę miningową, tak? Trzeba mieć tę wiedzę miningową i świadomość tych danych. Przykłady zastosowań data miningu można mnożyć. Tutaj zaprezentowałam tylko wybrane zagadnienia związane z zastosowaniami, takie jak na przykład w sprzedaży detalicznej realizuje się narzędzia data mining w celu segmentacji klientów, czyli wyodrębnienia grup klientów, którzy dokonują zakupów określonego rodzaju. Tak, to tutaj mamy identyfikację wzorców zakupowych. Wyszukuje się też najlepsze, szukają do wyszukiwania prospektów takie narzędzia.
No, tymi prospektami w slangu sprzedawców to są najlepsi klienci. W sektorze finansowym bada się, wykorzystując techniki miningowe, rentowność klientów. Prowadzi się analizę kredytową, ocenę niewypłacalności. W ubezpieczeniach można na przykład wyszukiwać oszustów ubezpieczeniowych, czy badać czynniki ryzyka na podstawie danych historycznych dotyczących na przykład historii reklamacji, czy wzorca zachowań ubezpieczeniowych. Bardzo szerokie zastosowanie ma w medycynie i farmakologii, w badaniach klinicznych. Techniki miningowe służą do redukcji danych w badaniach genetycznych, gdzie tam mnóstwo tych danych się generuje i po prostu ich zakres jest bardzo szeroki, nie potrzeba aż tego, więc wyszukuje się specjalne narzędzia, które powodują redukcję szerokości tych danych, ale nie utratę informacji. No oczywiście data miningowe narzędzia stosowane są w zarządzaniu właściwie prawie wszędzie. W każdej firmie, która ma świadomość wagi zarządzania. Na przykład, gdybyśmy wzięli pod uwagę zarządzanie w sektorze transportu miejskiego, no to można za pomocą tych narzędzi identyfikować wzorce podróży. Można mapować obszary intensywnego ruchu samochodowego czy zmian rozkładów ruchu w sieci. Diagnozuje się różne zagrożenia, na przykład w profilowaniu kryminalistycznym, zagrożeniu pożarowym czy różnych zjawisk pogodowych. No i niezgłębiony, do tej pory jeszcze do końca niezdiagnozowany i podejrzewam, że nie będzie, bo rozwój internetu jest gwałtowny, szeroki i nie do przewidzenia, ma zastosowanie w badaniach danych zjawisk zachodzących w internecie. A więc do najpopularniejszych obecnie należą automatyczne tłumaczenie tekstów, badanie zachowań użytkowników portali społecznościowych, wykrywanie spamów poczty elektronicznej. Można by na ten temat mnóstwo mówić, bo wszystko to, co internauta robi, co czyni, zostawia ślad. No i te ślady są zbierane przez właścicieli portali i ci klienci są profilowani. Dlatego jeżeli chociaż w trakcie naszej wędrówki przez internet zahaczyliśmy o jakiś sklep albo byliśmy zainteresowani jakimś przedmiotem, to zostawia ślad. I dlatego nie dziwmy się potem, że jeszcze przez kilka miesięcy dostajemy reklamy dedykowane. To jest właśnie efekt działania text miningu na tych danych. Data scientist, czyli nauka o danych, data science, data engineering, czyli inżynieria danych i data analytics, czyli analityka danych, można je wszystkie określić jednym pojęciem, że to jest ekspert od danych. Obecnie taki ekspert od danych to jest zawód bardzo ceniony na rynku. Szacuje się, że przedsiębiorstwa napędzane danymi będą się rozwijać nawet 10-krotnie szybciej niż globalna gospodarka. Zgodnie z szacunkiem Glassdoor Survey do bieżącego roku, czyli do roku 2020, deficyt na specjalistów, ekspertów od danych osiągnie w skali całego GROP-u 4 miliony. W Polsce jakie są zarobki takiego eksperta od danych? No, mediana takich zarobków wynosi około 8100 zł. Co to jest mediana? To znaczy, że połowa ludzi zatrudnionych na takich stanowisków zarabia tyle lub więcej, połowa zarabia tyle lub mniej. Co druga osoba zarabia w przedziale od 6400 do prawie 11 tysięcy. 25% najmniej zarabiających, czyli pierwszy kwartyl, to jest zarobki w wysokości rzędu 6 tysięcy z hakiem. Ale podejrzewam, że to będzie rosło, ponieważ rozwija się tempo przyrostu informacji, rozwija się tempo rozwoju technologicznego oraz wzrasta tempo rozwoju oprogramowania i możliwości komputerowych oczywiście. W związku z tym na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej został zaproponowany w roku akademickim 15/16 kierunek studiów pod tytułem Inżynieria Danych właśnie. Jest to kierunek techniczny studiów praktycznych. I na tym kierunku my oferujemy naukę i zdobywanie wiedzy i kompetencji z obszarów zarządzania i analityki danych i przetwarzania tych danych, z obszaru wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych, praktycznego wykorzystania tych technik oraz z obszaru programowania. Są dwie specjalności, które może sobie student wybrać, albo inżynieria zasobów danych, albo analityka danych.
Oferujemy bardzo dobre wejście na rynek pracy w postaci 6 tygodni praktyk zawodowych po drugim, trzecim i czwartym roku studiów. Mamy bardzo dużo zajęć w formie projektów, ćwiczeń laboratoryjnych. Prowadzimy zajęcia z języka angielskiego na każdym semestrze studiów, w tym dosyć dużo jest godzin z języka specjalistycznego. I mamy ekspertów, w dydaktyce biorą również eksperci, którzy mają doświadczenie w biznesie. Nasze studia uzyskały certyfikat Studia z przyszłością, który został w takim konkursie organizowanym przez Centrum Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Tak więc można powiedzieć tak, że jeżeli ktoś chce się zajmować informatyką, ale niekoniecznie chce wchodzić w zagadnienia teoretyczne, takie jak weryfikacja poprawności algorytmów, albo w zagadnienia techniczne, takie jak implementowanie algebry Boola do implementacji branek, do tworzenia bramek logicznych, to właśnie odnajdzie się w inżynierii danych, który jest pewnym obszarem informatyki stosowanej. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do tworzenia baz danych, modelu relacyjnym. Zaczynamy proces nauczania, który przewija się przez cały tok studiów, od prostych jednostanowiskowych systemów zarządzania bazami danych, poprzez systemy wielodostępne i aplikacje typu open source, jak na przykład MySQL oraz komercyjne, jak na przykład Oracle, poprzez przekształcenie danych w tych bazach relacyjnych, transakcyjnych do modelu wielowymiarowego, służącego do zagadnień analitycznych, takich jak OLAP, a więc stworzenie hurtowni danych. Tę wiedzę kumulujemy w takim przedmiocie, który nazywa się podstawy hurtowni danych. Innym bardzo ważnym elementem jest bezpieczeństwo danych, ponieważ dane cyfrowe stanowią pewną wartość. No na przykład będą to wyniki kosztownych badań naukowych. Ich utracenie powoduje konieczność ponownego przeprowadzenia badań. Czasami takie przeprowadzenie takich badań jest niemożliwe, bo badania mogą być niszczące, więc nie mamy dalszego materiału do zniszczeń. Inne to mogą być dokumenty finansowe w postaci cyfrowej, których utrata powoduje konieczność odtworzenia, a więc wymaga dużego nakładu pracy i czasu. Mogą to być bezcenne zbiory cyfrowe o znaczeniu historycznym albo sentymentalnym, jeżeli to są na przykład nasze osobiste dane z jakichś ważnych wydarzeń rodzinnych, które są nie do odtworzenia. Tak więc bardzo istotne jest bezpieczeństwo tych danych, aby zabezpieczyć je przed utratą, przed zniekształceniem na skutek niepożądanych działań, czy przed pozyskaniem przez kogoś innego. Dlatego więc system komputerowy uznaje się za bezpieczny, jeżeli będzie zabezpieczony przed takimi działaniami i zabezpieczony przed takimi zagrożeniami, jak pożar, zalanie. No, bardzo ważne jest tworzenie kopii zapasowych, dlatego że nieopatrzne działanie użytkownika za pomocą klawisza delete może spowodować usunięcie danych. Użytkownik sobie o tym zapomni i przypomni dopiero po jakimś czasie, jak te dane zostaną, nawet jak zostały skasowane, zostały nadpisane na dysku po prostu poprzez inne zasoby. Jedną z możliwości rozwiązań tego problemu to jest powszechna archiwizacja danych w chmurze, można to tak powiedzieć, czyli w rozproszonych serwerach, które oferują właśnie taką usługę. No i takim popularnym serwerem, takim popularnym systemem sieciowym do archiwizacji danych pełniącym rolę powszechnej archiwizacji jest system Pionier, w Polsce popularyzowany, organizowany przez konsorcjum złożone z uczelni technicznych w Polsce i Politechnika Świętokrzyska jest jednym z uczestników tego przedsięwzięcia i składuje dane, jest jednym z węzłów składujących dane, jeszcze są dwa węzły, jeden węzeł to jest w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, a drugie takie centrum do składowania danych, czyli właściwie trzecie, bo pierwszym to powiedziałam Politechnika, drugie to jest Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu. No i proszę Państwa, my mamy tutaj szefa, na naszym wydziale ten węzeł jest utworzony i szef tego węzła prowadzi zajęcia na inżynierii danych z zakresu szyfrowania i bezpieczeństwa danych. Bardzo ważnym elementem, o którym wspomniałam wcześniej, jest integracja zasobów danych, a więc łączenie zasobów danych w jedno duże repozytorium na potrzeby uzyskania informacji. Kiedyś
to była umiejętność specjalistyczna, wymagała umiejętności programowania, no, w takich specjalistycznych językach i programowało się właśnie tworząc takie kody programu komputerowego. Obecnie są specjalne narzędzia programistyczne, których przepływ informacji i przepływ takiego przetwarzania do integracji danych realizuje się za pomocą specjalnych bloczków logicznych czy takich bloczków zadaniowych, tworząc tak zwane diagramy przepływu, czyli workflow. No, wykorzystywana jest taka integracja danych prawie wszędzie, ale w szczególności w służbie zdrowia, w instytucjach finansowych, w instytucjach rządowych czy korporacjach handlowych. No, chciałam tutaj zacytować osobę znaną, zwłaszcza w świecie informatycznym, czyli Stevena Jobsa, który był założycielem i wieloletnim właścicielem firmy Apple. Everybody in this country should learn how to program a computer, because it teaches how to think. No, to się odnosiło do Amerykanów, ale myślę, że można powiedzieć, że to się właściwie powinno odnosić do każdego społeczeństwa, które teraz nazywane jest społeczeństwem informacyjnym. A cóż to znaczy? Że każdy w tym kraju powinien uczyć się, jak programować komputer, ponieważ to uczy, jak myśleć. A więc programowanie komputerów, proszę Państwa, to jest umiejętność nabycia, a to jest właściwie zwiąże się z umiejętnością nabycia myślenia komputacyjnego, które to jest myślenie algorytmiczne, czyli po kolei w jednoznaczny sposób rozwiązywanie problemów. Przede wszystkim informatycznych, ale takie myślenie komputacyjne doskonale sprawdza się w życiu codziennym. My przygotowujemy naszych studentów do właśnie programowania poprzez wprowadzanie przedmiotów z zakresu algorytmiki, struktur danych, języków programowania oraz uczymy, w jaki sposób działają podzespoły komputera. No, jednym z języków, które uczymy, jest język zorientowany obiektowo C++. Ale oprócz tego uczymy również programowania w języku Python, które jest niezwykle elastyczny i przyjazny dla programistów. Oferuje możliwość tworzenia aplikacji dedykowanych z różnych obszarów. W szczególności mogą być to aplikacje graficzne przy wykorzystaniu różnych bibliotek. Język Python rozwija się gwałtownie, bardzo szybko, a zwłaszcza rozwijają się jego specjalistyczne biblioteki. I tutaj jest szerokie spektrum możliwości wykorzystania takich bibliotek, zwłaszcza w obszarze data miningu i machine learning, czyli uczenia maszynowego. Tworzy się również aplikacje webowe, bazodanowe. Za pomocą języka Python, właściwie w języku Python, zostały oprogramowane usługi YouTube i Google. Współczesne systemy komputerowe, zresztą nawet nie współczesne, ale od samego początku, składały się z dwóch elementów. To znaczy hardware'u, a więc tego sprzętu. Hardware to są, można powiedzieć, urządzenia metalowe, mechaniczne, a więc sprzęt, hardware i software, zwłaszcza software taki zarządzający, czyli specjalistyczny. I dopiero połączenie tych dwóch elementów tworzy tak naprawdę system komputerowy. Mamy w programie studiów przedmioty, których studenci uczą się konstrukcji, budowy, działania komputera oraz systemów operacyjnych, wykorzystując programy wirtualizacyjne, czyli programy, które instalują na komputerze różne środowiska programistyczne, gdzie student może w tym samym czasie zarządzać kilkoma systemami operacyjnymi. A więc wirtualizacja jest narzędziem, którym można wykorzystywać w wielu różnych zadaniach. Na przykład zwiększa niezawodność serwerów, pozwala na migrację maszyn wirtualnych, na możliwość również testowania systemów operacyjnych. Ale wykorzystywana jest również do programowania urządzeń mobilnych. No, można się tego też uczyć, to mamy w programie nauczania, czyli jakich urządzeń? No takich, które do przetwarzania, przesyłania i odbioru danych wykorzystują połączenie z siecią bezprzewodowe, a więc nie ma konieczności przewodowego łączenia. Wszyscy znamy takie urządzenia. To są telefony komórkowe, to są tablety, to są, proszę Państwa, zegarki czy telewizory. Różnią się oczywiście wieloma cechami. Większość z nich pracuje pod kontrolą jednego systemu operacyjnego, którym jest Android. No i wykorzystując zadania wirtualizacyjne, oprogramowanie wirtualizacyjne, można pisać aplikacje na takie programy, na takie urządzenia mobilne,
I taka aplikacja standardowo jest zbudowana z czegoś, co się nazywa ekrany, może to być jeden lub kilka tych ekranów, i definiuje się to za pomocą tak zwanych układów. Oczywiście przy okazji, jeżeli się zna język programowania, no to takie programy mogą być bardziej spersonalizowane i bardziej zaawansowane. No, przechodzimy teraz do następnego etapu występującego w programie nauczania, to jest data mining, czyli analityka danych. Ta analityka danych wiąże się z podstawami diagnozowania ryzyka, oceny wiarygodności danych, analizy trendów wzrostu lub spadku cen, identyfikacji wzorców, badania cen ruchowych czy prognozowania. No, jednym z takich przykładowych zastosowań data mining w analizie cenowej i prognozowaniu cen, a w analizie ryzyka, jest analiza techniczna, która odpowiada na pytanie, kiedy należy kupić, a kiedy sprzedać papiery wartościowe, czyli akcje lub obligacje, aby uzyskać jak największy zysk. I właśnie do tego celu stosuje się narzędzia analityczne data mining. 15% danych przetwarzanych komputerowo to są dane numeryczne. Pozostałe, czyli 85%, to są dane tekstowe. Dlatego też dane tekstowe, które jeszcze do niedawna w ogóle nie były wykorzystywane. Dane tekstowe to jest taki naturalny nośnik informacji dla człowieka, bo jemu łatwiej odczytać jakiś tekst, być może to zrozumieć, chociaż nie zawsze to jest reguła, niż badać, patrzeć na zestaw wartości liczbowych i zastanawiać się, co one znaczą. A więc te dane tekstowe zawierają informacje, które nie zawsze są może widoczne, może są zrozumiałe, ale można je wyekstrahować, czyli wydobyć to, co jest najważniejsze. I do tego celu służy nowa dziedzina, powstała w latach 90. ubiegłego roku, obecnie rozwijana, nazywa się text mining, czyli drążenie danych tekstowych. Składa się ona z czterech jak gdyby takich etapów, a więc pozyskanie, wstępne przetwarzanie, analiza i wyciąganie wniosków. To pozyskanie danych odbywa się najczęściej z zasobów internetowych przy wykorzystaniu czegoś, co nosi nazwę robotów internetowych. To są specjalne programy, których zadaniem jest akwizycja tych danych z różnych stron internetowych czy z różnych usług internetowych. Te dane są wstępnie następnie przetwarzane za pomocą ponownie oprogramowania i tworzy się z nich ustrukturalizowaną informację, tak? I wtedy one mogą być przetwarzane przez algorytmy drążenia danych. W trakcie studiów wykorzystuje się u nas wiele różnych technik informatycznych, a więc o narzędziach stosowanych w modelu relacyjnym baz danych już mówiłam. Stosujemy w szczególności język SQL, systemy komercyjne i open source. Uczymy również baz nierelacyjnych, a więc takich, których nie da się ustrukturalizować, na przykład na bazie, w przypadku baz semantycznych, oraz w jaki sposób organizować i zarządzać wielkimi zasobami danych, czyli big data, przy wykorzystaniu technologii Hadoop, Apache Hadoop. W zakresie automatyki i wizualizacji danych wykorzystujemy oprogramowanie open source, takie jak R czy Gretl, oraz oprogramowanie komercyjne SaaS. I tutaj Enterprise Guide, Enterprise Miner i Text Miner. Mamy również oprogramowanie algebry komputerowej, które nazywa się Computer Algebra System, MATCAD i inne matematyka czy MAPU. Zwracamy bardzo dużą uwagę na wszechstronne opanowanie przez studenta pakietu Office, w szczególności oprogramowania, a w szczególności systemu Excel, który nie zawsze jest wykorzystywany. Ma niesamowite możliwości, ale nie wszyscy o tym wiedzą. No, uczymy programowania w językach C++, Java, Python, PHP, języków skryptowych po stronie klienta, takich jak JavaScript czy Visual Basic Script. No i oczywistością jest, że musimy również zagarnąć HTML i systemy zarządzania treścią. Zapraszamy, proszę Państwa, szkoły, uczniów szkół do studiowania kierunku inżynieria danych na naszym wydziale. Prowadzą na tym wydziale, na tym kierunku studiów zajęcia nauczyciele akademiccy z takich jednostek wydziału jak Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej, gdzie pracuje mująca te słowa, Katedra Ekonomii i Finansów oraz Katedra Zarządzania i Marketingu.
Proszę Państwa, oferujemy również warsztaty pod tytułem Dzień z Inżynierią Danych na początku roku kalendarzowego. Nie wiemy, jak będzie w związku z koronawirusem, ale jeżeli by się uskuteczniły te warsztaty, to serdecznie zapraszamy Państwa. Proszę śledzić stronę internetową wzimktukielce.pl i tam w pewnym momencie, jeżeli będzie to możliwe, to takie warsztaty będą mogły być realizowane. Na zakończenie efekt działania, text mining, który nazywa się mapą wiedzy. I tutaj Państwo widzicie popularność wykorzystania w pewnym obszarze tekstowym, przetwarzania danych, słowa dziękuję. Tak? Także dziękuję Państwu serdecznie za informację. No i zachęcam pasjonatów informatyki do studiowania inżynierii danych, do zainteresowania się tą dyscypliną czy tą specjalizacją zawodową. Dziękuję bardzo.